Hej kochani, dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat naszych rąk i tego, jak je pielęgnować, jak pielęgnować nasze dłonie, aby bardzo długo wyglądały młodo, delikatnie, żeby nie pojawiły nam się przebarwienia, czy też już takie zmarszczki, które niestety na rękach się pojawiają. Pamiętajcie, że temat dłoni jest bardzo ważnym tematem, dlatego że po prostu po dłoniach poznaje się wiek kobiety, już nie tylko po twarzy. Potem jak wyglądamy, ile mamy zmarszczek, ale i po dłoniach. To właśnie dłonie najczęściej zdradzają, w jakim wieku jesteśmy, jaką pracę mamy, czy pracujemy fizycznie, czy bardziej biurowo. Wiecie, dłonie tak naprawdę świadczą o wielu różnych rzeczach, o których w większości nie mamy pojęcia. Natomiast jest psychologia dłoni, która opowiada o tym właśnie, co dłonie o nas mówią, kiedy mamy obgryzione paznokcie, kiedy mamy zadarte skórki. To wszystko oczywiście opowiada o nas, o naszym charakterze i o tym, jak dbamy o swoje dłonie. Dlatego ja dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o pielęgnacji dłoni, o tym, jakie kosmetyki do tego używam i które podobają mi się najbardziej. Jednym z moich ulubionych kosmetyków do właśnie pielęgnacji dłoni i stóp jest ten krem z Dolomiti. Jest to krem z wyższej półki, który przepięknie pachnie, tak mydełkowo, delikatnie. On pachnie szarotką, która nie jest u nas zbyt mocno spotykana, natomiast właśnie ma wyciąg z szarotki. Działa on na nasze dłonie przeciwstarzeniowo, a do tego bardzo mocno je nawilża i regeneruje. Jeżeli chodzi o ten krem, jest to krem bardzo, ale to bardzo bogaty. Ja go używam w momencie, kiedy mam strasznie przesuszone po prostu ręce, czy od chemii, czy od jakichś innych rzeczy. Jeżeli po prostu zaczynam zauważyć, że moje ręce są bardzo przesuszone, że skórki zaczynają mi schodzić, to po prostu stosuję ten krem, ponieważ on najlepiej ze wszystkich kremów, jakie znam, regeneruje nasze ręce i sprawia, że są piękne, delikatne i gładziutkie. Krem z Dolomiti jest to zdecydowanie krem z wyższej półki, ale uwierzcie mi, opłaca się mieć taki krem na ratunek u siebie w kosmetyczce, bo naprawdę daje radę i bardzo fajnie odżywia nasze dłonie. Skoro mówię już o kosmetykach z pompką, to bardzo serdecznie polecam Wam balsamy do rąk z firmy Jope. One mają bardzo dużą pojemność, bo aż 500 ml, natomiast przepięknie pachną. Jest i balsam mineralny, i ten balsam miodowy. Są różne inne zapachy, takie jak werbena. Powiem Wam, że są to przepiękne zapachy, pięknie pachną. Kremy są troszeczkę delikatniejsze niż właśnie ten z Dolomiti, natomiast pachną obłędnie i do tego są w dużej pojemności, więc spokojnie starczają na bardzo, ale to bardzo długi czas. Ja powiem szczerze, że te balsamy do rąk stosuję na całe ciało, bo uważam, że mają przepiękny zapach, cudowny skład. No i nie ma sensu po prostu tylko na ręce je smarować, smaruję nimi i nogi, i brzuch. Więc wiecie jak to jest, jak mi się zapach spodoba, to smaruję całe ciało, mimo tego, że jest to balsam do rąk. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że moim ulubionym zapachem na lato jest właśnie werbena. Natomiast na zimę polecam wanilię i miód. Bardzo fajne zapachy, bardzo słodkie, delikatne, ale zarazem wiecie, z taką nutką czegoś nowego. Kolejnym kremem, o którym Wam opowiem, jest krem z firmy Jope również. Dlaczego? Dlatego, że firma Jope nie tylko posiada balsamy w pojemności 500 ml z pompką, ale także ma bardzo fajne kremy w 100 ml opakowaniach, które idealnie sprawdzają się właśnie na jakieś podróże, czy właśnie żeby zabrać ze sobą do torebki. I powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo polubiłam te kremy. Mają one trzy zapachy: herbata z miętą, szałwia i imbir. Ja w tym momencie używam imbir i właśnie nową sztukę wzięłam sobie tutaj, żeby Wam pokazać, bo moja już jest strasznie zdezelowana. No i jeżeli chodzi o ten zapach, pachnie przepięknie. Krem bardzo fajnie nawilża skórę, pozostawia ją delikatną i bardzo szybko się wchłania. Więc to jest bardzo, ale to bardzo ważne właśnie w tym kremie, że możemy nim posmarować, wiecie, ręce tuż przed tym, jak 5 minut później będziemy jechać autem i będziemy kierować kierownicą. I te ręce są delikatne, mięciutkie, a zarazem szybko się ten krem wchłania, więc nie są one śliskie i wiecie, nie mamy problemu z trzymaniem kierownicy. Więc ja serdecznie Wam ten krem polecam właśnie, kiedy nie macie jakiejś bardzo, ale to bardzo przesuszonej skóry, tylko chcecie po prostu od czasu do czasu sobie te ręce kremem troszeczkę odżywić, zregenerować. W momencie, kiedy po prostu
macie możliwość kilka razy dziennie posmarować ręce, żeby właśnie ta skóra była cały czas piękna, odżywiona i zregenerowana. Wiem, że lubicie także koreańską pielęgnację, dlatego przygotowałam dla Was dwa kremy koreańskie. Pierwszy krem to ten piękny krem bananek. Jak słuchajcie, mam go w torebce i wyciągam go, żeby posmarować sobie ręce i są jacyś znajomi z nami, to zawsze się pytają, co ty tam masz, o co chodzi, czemu to jest banan? Powiem Wam, że jest taki krem, który robi ogromne wrażenie, kiedy smaruje się nim ręce. Przepięknie pachnie bananem, zapach jest naprawdę zniewalający. Mogę Wam go serdecznie polecić, bo bardzo dobrze regeneruje skórę. Ma bardzo, ale to bardzo bogatą konsystencję. I co jest fajnego, no pachnie obłędnie, naprawdę. Na każdym robi wrażenie i sądzę, że każda osoba, którą spotkacie, z którą zaczniecie rozmawiać właśnie na temat kremu, czy wyciągniecie go, żeby posmarować sobie ręce, uwierzcie mi, będzie pod ogromnym wrażeniem, a zapach jest nieziemski. Tak więc polecam ten krem każdej osobie, która lubi mieć mocno nawilżone ręce. On się dłużej wchłania, natomiast działa rewelacyjnie. Wiem, że wiele z Was boryka się także z problemem takich małych plamek na rękach, przebarwień. I tutaj mam na to radę. Jest to krem do rąk Panda, który rozjaśnia przebarwienia. I właśnie w momencie, kiedy pojawiają Wam się takie pieni na ręce, przebarwienia, ten krem super je zniweluje i spowoduje, że te ręce będą wyglądać bardzo młodo, bardzo delikatnie, no i nie będą miały na sobie plam. Więc serdecznie go polecam w momencie, kiedy już borykacie się z tym problemem, że te ręce delikatnie się przebarwiają, są na nich różne piegi, przebarwienia. Bardzo fajnie podziała ten produkt, na pewno Wam odżywi również skórę, no i pomoże zniwelować właśnie te kropeczki, które na rękach powstają. Natomiast jest to, tak jak mówię, krem już bardziej specjalistyczny i najlepiej go stosować na noc. Ostatnia rzecz, nie jest to krem, a rękawiczki. Rękawiczki na paznokcie. Są to takie specjalne rękawiczki pielęgnacyjne, które wyglądają przepięknie. Są to białe, takie wiecie, malutkie rękawiczki na nasze opuszki palców w różowe kropki. I ja Wam powiem, że jest to produkt, który mógłby się okazać wielu osobom zbędny, no bo przecież wiecie, no po co używać takich rękawiczek zamiast nałożyć sobie po prostu dużą ilość kremu. I ja bardzo szybko wycieram swój krem z rąk, jakoś tak bardzo szybko mi się wchłania, szybko gdzieś zniknie z tej ręki, bo zawsze coś robię, używam komputera czy telefonu. Natomiast te rękawiczki pomagają mi bardzo mocno odżywić moje skórki. Ja je stosuję i w momencie, kiedy nałożę dopiero co hybrydę, żeby po prostu troszeczkę odżywić skórki po zrobieniu sobie nowych paznokci, żeby je nawilżyć, zregenerować, ale też świetnie się sprawdza w momencie, kiedy tą hybrydę już ściągniemy z paznokci i chcemy odżywić nie tylko właśnie skórki, ale i paznokcie, więc serdecznie polecam Wam tą maskę, żeby ją spróbować, bo sądzę, że jeżeli spróbujecie raz, to się zakochacie i mój mąż tak ciągle się wzbraniał przed tym, żeby ją użyć. Natomiast kiedy już ją zastosował pierwszy raz, to wyobraźcie sobie, że używa ją teraz regularnie, ponieważ wcześniej miał straszny problem z suchymi skórkami koło palcy. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam wybrać krem dla siebie, że dowiedzieliście się troszeczkę więcej o nich, no i że był dla Was ciekawy. Mam nadzieję, że zostawicie swoje piękne łapki w górę. No i oczywiście napiszecie mi, jaki krem w tym momencie używacie i który z kremów jest dla Was najlepszy. Bardzo dziękuję za uwagę i czekam na Wasze odpowiedzi. Trzymajcie się ciepło, buziaki!